Jak zwykle o tej porze w niedzielę, tłumy ludzi zmierzają do lokalnego kościoła. Idą całymi rodzinami. Niektórzy samotnie czy w towarzystwie znajomych. Jedni chcą się pomodlić, inni wyspowiadać. Jeszcze inni powierzyć opatrzności swoje problemy. Wśród nich jest jednak osoba, która ma zupełnie inne zamiary. Brzozówka. Mała wieś w województwie lubelskim, niedaleko Kraśnika. To właśnie tu, z rodzicami i dwiema starszymi siostrami Iwoną i Kasią, mieszkała Karolina. Przyszła na świat w 1996 roku. Była wesołą, pogodną i uśmiechniętą nastolatką. Ufną, otwartą na świat i na ludzi. Z natury była bardzo opiekuńcza i uwielbiała dzieci. Nie sprawiała kłopotów. Nigdy na nic się nie skarżyła i całkiem dobrze się uczyła. Chociaż zdarzało jej się czasem spóźnić czy przysnąć na nudnawej lekcji. Ale nie było to nagminne. Do szkoły chodziła w szastarce, w położonej nieopodal Brzozówki wsi. Miała tam wiele koleżanek i jeszcze więcej kolegów, z którymi szczególnie lubiła spędzać czas. Niedziela. 7 listopada 2010 roku. Tego dnia, jak w każdą niedzielę, cała rodzina zasiadła do śniadania. Po skończeniu posiłku mama i córki zabrały się za wspólne przygotowywanie obiadu. Karolina, jako najmłodsza w rodzinie, miała ten przywilej, że nie musiała tego robić. Zamiast tego wyszła z domu, przed południem, około 11:00. Idę do koleżanki, rzuciła. Wrócę za jakiś czas. Na pewno będę na obiad, na 13:00. Powiedziała, po czym opuściła mieszkanie. Wyjście to nie wzbudziło w rodzicach żadnych podejrzeń. Córka miała w zwyczaju spotkania z koleżankami w weekendy. Około 14:00 matka zaczęła się martwić. Nakrywała już do stołu. Porozstawiała talerze i sztućce. Zupa była gotowa. Wystarczyło ją tylko rozlać na talerze. Ale czegoś brakowało. Przecież mówiła, że wróci na obiad i do tego nie odbiera telefonu. Może się zagadała. Wyszła na spacer i zwyczajnie straciła poczucie czasu. Ale jak zaraz nie wróci, to ja tam pojadę do tej koleżanki na rowerze, bo to niedaleko jest, koło szkoły, powiedziała kobieta do męża. Czas jednak mijał, a Karolina nie wracała. Około 16:00. Zaniepokojona kobieta, tak jak planowała, udała się prosto do koleżanki swojej córki. Zapukała do drzwi. Przyjaciółka na widok matki koleżanki zbladła. Wyglądała na zaskoczoną i równie przerażoną co ona, co zbiło kobietę z tropu jeszcze bardziej. Zaprzeczyła, jakoby Karolina u niej była. Stwierdziła, że w ogóle się z nią na dziś nie umawiała. Nie miała pojęcia, dlaczego skłamała i gdzie może w takim razie przebywać. Rodzice Karoliny mieli złe przeczucia. Telefon córki z jakiegoś powodu wciąż był wyłączony. Byli pewni, że gdyby chodziło o zwykłe rozładowanie, dałaby im jakiś znak. Zapytała kogoś, czy może napisać SMS, czy wykonać krótkie połączenie. W akcie desperacji postanowili obdzwonić wszystkich znajomych. W nadziei na to, że Karolina po prostu pomyliła imiona koleżanek i w istocie umówiła się z inną. Ale dowiadując się, że nikt z rodziny ani z jej przyjaciół w ogóle jej przez całą niedzielę nie widział, nocą postanowili powiadomić o zaginięciu policję. Wtedy wiedzieli już, że musiało stać się coś złego. Dziewczyna była przecież punktualna i bardzo słowna. Jak mówiła, że wróci na obiad, to zawsze wracała. Poszukiwania nastolatki rozpoczęto natychmiast, a policjanci z wielką troską starali się uspokoić rodzinę, przekonując, że ta zaraz się odnajdzie. Zapewnienia te jednak nic nie dały.
bo prawda okazała się być znacznie bardziej gorzka. Mijały kolejne, długie i ciężkie do zniesienia dla bliskich Karoliny godziny, a po dziewczynie wciąż nie było nawet najmniejszego śladu. Żadnego punktu odniesienia, żadnego tropu. Przez następnych kilka dni odbywały się poszukiwania na wielką skalę. Policjanci dokładnie sprawdzali okoliczny teren. Kawałek po kawałku przeszukiwali sąsiednie wsie, lasy, puste budynki. Chodzili po lokalnych dyskotekach, lokalach i barach. Do pomocy sprowadzili nawet helikopter. W akcję bardzo zaangażowali się też mieszkańcy wsi i pracownicy szkoły z Szastarki. Rozwieszono plakaty z wizerunkiem Karoliny. Rozdawano ulotki ze szczegółami zaginięcia. Informacje podano także do lokalnych mediów. Zdjęcia nastolatki o szczupłej budowie ciała, średniego wzrostu i długich brązowych włosach zaczęły ukazywać się wtedy również w gazetach, a sprawa zaginięcia Karoliny z dnia na dzień stała się bardzo medialna i obiegła cały kraj. Tymczasem na policję zgłosił się pierwszy świadek. Powiedział, że w niedzielę 7 listopada widział Karolinę. Stała na przystanku, a po chwili podjechał do niej srebrny samochód, do którego wsiadła. Informacja ta była przełomowa. Zaczęto więc zakładać na ulicach blokady, sprawdzać wszystkie auta w tym kolorze najpierw w okolicy, a potem w całej Polsce. Spędzano długie godziny na przesłuchiwaniu właścicieli podejrzanych samochodów. W następnej kolejności rozpoczęto sprawdzanie wszystkich osób, z którymi dziewczyna miała kontakt w ostatnich dniach, z kim wymieniała SMS-y, wiadomości na mediach społecznościowych, na forum naszej klasy, do kogo dzwoniła. Okazało się, że w ciągu ostatnich 3 dni przed zaginięciem kontaktowała się telefonicznie niezliczoną ilość razy. Lista billingów obejmowała aż 80 stron. Policja na początku podejrzewała, że dziewczyna uciekła. Mogła mieć przecież jakieś swoje powody, jakieś swoje problemy, konflikty w szkole czy w domu. Coś, co zwyczajnie ją przerosło i nie potrafiła sobie z tym poradzić. Teoria jednak upadła, gdy ustalono, że wsiadła do samochodu. Wtedy zaczęto podejrzewać, że ktoś ją porwał, że może chce ją wywieźć gdzieś na zachód. Ale gdy zaczęto przyglądać się życiu Karoliny bliżej, zaczęto dopuszczać do myśli również inne, znacznie tragiczniejsze opcje. Bo Karolina, która zdaniem rodziny była zawsze bardzo grzeczna, nie chodziła na imprezy i stroniła od chłopców, skrywała swój mały sekret. Gdy znajdowała się poza zasięgiem wzroku bliskich, zatapiała się w internetowym świecie. Prowadziła podwójne życie. W realu, gdzie uważano ją za grzeczną i miłą dziewczynę z sąsiedztwa, i w internecie, gdzie zawierała znajomości z obcymi mężczyznami. Karolina rozmawiała przez internet z różnymi chłopakami, z różnych środowisk, w różnym wieku. A nowo zdobytymi znajomościami chwaliła się później w szkole. Miała ich mnóstwo. Niemal codziennie dochodziła nowa. Słysząc te rewelacje, w głowach śledczych zapaliło się czerwone światło. Być może dziewczyna nie tylko rozmawiała, ale także umawiała się z nimi na spotkania. Być może feralnego dnia udała się na jakąś wycieczkę lub randkę i ktoś ją oszukał. Może pod pretekstem wspólnej przejażdżki została uprowadzona. Może zdecydowała się z kimś uciec. Stąd świadek, który widział ją, gdy wsiadała do samochodu. Karolina się z kimś spotykała, powiedziała jedna z jej szkolnych koleżanek. Trzymała się z chłopakami, jeździła z nimi samochodem, rozmawiała przez telefon, czasem nawet przez bardzo długi czas. Ale gdy pytałyśmy ją, to znaczy ja i inne dziewczyny, o jakieś szczegóły tych znajomości, to Karolina szczelnie trzymała buzię na kłódkę. Poszukiwania w terenie ciągnęły się przez kolejne dni, a do akcji włączyła się policja z nieodległego od Kraśnika Lublina. Hipotez przybywało. Robiło się coraz bardziej nerwowo i niebezpiecznie. Szanse na odnalezienie dziewczyny całej i zdrowej zdawały się maleć. Z 80 stron billingów wytypowano wkrótce 5 numerów, które pojawiały się najczęściej.
Były to dwie przyjaciółki i trzech kolegów ze szkoły Karoliny. Jednym z nich był Tomek. Umawiała się z Tomkiem. Chyba byli parą. Z tego co wiem, poznali się w sierpniu, mówiła jedna z koleżanek zaginionej. Tomasz był od Karoliny o 4 lata starszy. Pochodził z Szastarki, z bogatego domu. Mówiło się o nim, że jest dobrze wychowany i kulturalny. Jednak z drugiej strony lubił się także pokazać i poszpanować. W tym celu podbierał rodzicom auto. Szalał nim z kolegami po wsi, by wywrzeć wrażenie na mieszkańcach. Nierzadko przejeżdżał z piskiem opon obok przystanku czy lokalnego sklepu. Pewnego dnia, w trakcie jednego z tych swoich ekscesów, na przystanku autobusowym dostrzegł Karolinę. Zatrzymał się przy niej i wraz z kumplami zagadał. Hej, jak się nazywasz? Krzyknął Tomek. Karolina, odpowiedziała dziewczyna. Ładnie, chcesz je z nami przejechać? Co tu będziesz stała? Podrzucimy cię potem do domu. Rzucił z uśmiechem Paweł, jeden z towarzyszy. Dziewczyna, bardzo zaskoczona tą miłą propozycją, natychmiast się zgodziła. Nie zamierzała dłużej stać w otwartym słońcu, zwłaszcza że autobus jak zwykle się spóźniał. Chłopcy wyglądali zresztą na bardzo przyjaznych. W czasie krótkiej wycieczki Karolina i Tomek złapali wspólny język. Wymienili się numerami i wkrótce zaczęli widywać się częściej. Kolegowali się. Chłopak zabierał ją na przejażdżki autem ojca. Niewykluczone, że byli dla siebie kimś więcej. Karolina mówiła bowiem o nim zawsze jako mój chłopak, choć dowodów na zażyłość nie było. Ojciec Karoliny, wiedząc już o znajomości córki z Tomkiem, udał się do jego domu z nadzieją, że uzyska od niego jakieś informacje. Na próżno, bo chłopak od razu zaprzeczył, jakoby miał o niej jakieś wieści. Nie mam pojęcia, gdzie jest, mówił patrząc mu prosto w oczy, a mężczyzna mu uwierzył. Mimo wszystko, gdy zaczęto zaglądać w życie Karoliny coraz głębiej i głębiej, skojarzono więcej faktów. Tomek często podbierał rodzicom srebrny samochód. Jako jedyny z bliskich przyjaciół dziewczyny nie brał udziału w jej poszukiwaniach, choć to z nim wymieniała w ostatnim czasie najwięcej telefonów. Coś było nie tak. Podejrzewano, że to właśnie samochód rodziców Tomka 7 listopada widział świadek. Chłopak stał się podejrzanym numer jeden. Policja zaczęła go obserwować. Przesłuchiwała go wielokrotnie. Przeprowadziła rewizję domu. A wkrótce aresztowała. Tomek od początku wszystkiemu zaprzeczał. Mówił, że w feralną niedzielę pojechał z rodzicami do kościoła w Polichnie. Oni stali blisko ołtarza, a on stał niedaleko zakrystii. Potem wszyscy razem wrócili do domu. Co przecież potwierdzili również oni sami. Miał więc mocne alibi. Ale tylko teoretycznie, bo szybko okazało się, że Tomek trochę mijał się z prawdą. Jeden ze świadków, który również był tego dnia w kościele i tak samo jak Tomek stał z tyłu, za rodzicami, bo tak to już w Polichnie było, że starsi szli do przodu, a młodsi zostawali na tyłach, miał do powiedzenia śledczym coś, co sprawiło, że policjanci przestali Tomaszowi wierzyć. W trakcie mszy wyszedł, powiedział. Stał nieco bliżej wyjścia niż zazwyczaj, dlatego go zauważyłem. Co ciekawe, przed samym końcem mszy wrócił. Wkrótce po tym, jak Tomasz dowiedział się o zeznaniach świadka, pękł i przyznał się do winy. Wyszedłem z kościoła po kilku chwilach i pojechałem po Karolinę. Bez słowa wsiadła do mojego samochodu, bo byliśmy umówieni. Przejechaliśmy się kawałek, mówił. Mieliśmy swoje problemy, bo zadzwoniła do mnie w październiku i powiedziała, że jest w ciąży. Ale wie pan, ja tego nie chciałem. Jestem za młody, ale ona nie chciała mnie słuchać. Nie chciała moich pieniędzy. Myślałem, że może w niedzielę ją namówię. Że wezmę ją na wycieczkę, pogadamy. Da się przekonać, że trzeba się tego problemu pozbyć. Ale ona za nic w świecie nie chciała. No i wtedy coś we mnie weszło. Coś mnie opętało. Zaczęliśmy się kłócić. Wpadłem w szał. Po wszystkim przejechałem jeszcze 100 metrów. Wziąłem ją.
położyłem na polu w zagłębieniu miedzy i przysypałem ziemią. Pokażesz nam gdzie? Zapytał jeden z detektywów. Tak, powiedział Tomasz. 8 grudnia 2010 roku. Okolice kolonii Rudnik, gmina Zakrzówek. Tomek z kajdankami na rękach, w asyście policji udał się w miejsce, gdzie miesiąc wcześniej porzucił swoją dziewczynę. Pole, na którym ją zostawił, pokryte było wówczas grubą warstwą śniegu. Wyglądało zupełnie inaczej niż w chwili zdarzenia. Jednak nawet to nie przeszkodziło chłopakowi w bezbłędnym wskazaniu miejsca. To tu, powiedział, machając na wystający ponad wszechogarniającą biel ciemny kijek. Nie leży zbyt głęboko, stwierdził i spuścił głowę. Miał rację, bo zaledwie kilka mocniejszych ruchów łopatą odsłoniło ciało. Szybko ustalono, że Karolina została uduszona. Nie była w żadnej ciąży. Być może jej się tylko zdawało. Być może blefowała, bo chciała zbliżyć do siebie chłopaka. Ten najwyraźniej przestraszył się konsekwencji i postanowił załatwić sprawę po swojemu. Wszystko sobie zaplanował. Wymyślił nawet przekonujące alibi. Wrócił przecież pod kościół jeszcze przed zakończeniem mszy. Miał zaburzoną sferę uczuć wyższych. Był chłodny. Ale jak najbardziej w chwili zdarzenia był poczytalny, mówiła psycholog. Nie miał żadnych skrupułów. Nie przejawiał też żadnej skruchy. Tomasz został skazany na 15 lat. Wyjdzie za 3 lata. Brianna i Aaron. Brianna, zwana przez wszystkich Bre, była pogodną 17-latką z miejscowości Mishawaka w stanie Indiana. Urodziła się 4 kwietnia 2001 roku i mieszkała ze swoją mamą, jako że jej rodzice Melissa i Dave przed laty się rozwiedli. Mimo rozstania, które nastąpiło, gdy miała zaledwie 6 lat, dziewczyna pozostawała w bardzo dobrych relacjach nie tylko z ojcem, ale także ze swoją macochą Nicole, która traktowała ją jak własną córkę. Lubiła się śmiać, a gdy pojawiała się wśród ludzi, robiło się jakoś tak jaśniej, mówiły koleżanki. Miała w sobie ogromne pokłady empatii. Była wyjątkowo miła, nieśmiała, wrażliwa i uczuciowa. Zawsze się uśmiechała. Nigdy nikomu nie odmówiła, nawet jeśli nie był jej przyjacielem. Przyznawali zgodnie jej koledzy z klasy. Brianna ponad wszystko kochała święta Bożego Narodzenia, na które czekała z utęsknieniem cały rok, by udekorować dom po swojemu i pooglądać z mamą świąteczne filmy. Ale równie mocno co święta, kochała też sport. I to tak bardzo, że planowała nawet po szkole studiować wychowanie fizyczne. Od dziecka chodziła na różne zajęcia. Wolny czas spędzała na świeżym powietrzu, biegając z psem Duffym, czy jeżdżąc na rowerze. Lubiła softball i koszykówkę, a gdy poszła do liceum, została cheerleaderką. Szybko złapała wspólny język nie tylko z innymi gimnastyczkami, ale i sportowcami, którym dopingowała. Nie było więc dla nikogo zaskoczeniem, że w pewnym momencie zadłużyła się w jednym z nich. Varonie, który był piłkarzem. Chłopak urodził się 2 listopada 2002 roku i chodził z nią do tej samej szkoły. W tym czasie wytworzyła się między nimi silna więź. Zaczęli się spotykać bardzo intensywnie, przez co Brianna, mimo że marzyłaby pójść do koledżu, zaczęła opuszczać się w nauce. Nie minęło zbyt wiele czasu, gdy odkryła, że spóźnia jej się okres. Poza tym miała nudności i zaczęła odczuwać ból w piersiach. W aptece kupiła więc test i szybko zrozumiała, że przeczucia jej nie myliły, że jej życie teraz bardzo się zmieni, bo jest w ciąży. Była nową sytuacją tak bardzo przerażona, że bała się komukolwiek powiedzieć, porozmawiać o tym, co przeżywa. Bała się reakcji rodziców i macochy, a przede wszystkim tego, jak zareaguje Aaron. Bo obawiała się, że chłopak może ją zostawić. Nieraz słyszała bowiem, jak negatywnie wypowiada się o dzieciach.
By oszczędzić wszystkim stresu, postanowiła jak najdłużej dusić tajemnicę w sobie. Zaczęła unikać spotkań ze swoim chłopakiem, ze znajomymi. Rzadziej też wychodziła na spotkania rodzinne. Wszystko dlatego, że obawiała się, że ktoś może zauważyć jej wahania hormonalne, wychodzenie do łazienki, powiększony biust. Jej brzuch też przecież rósł. Nie był co prawda jeszcze zbyt widoczny, bo maskowała go pod luźnymi bluzkami. I działało świetnie, bo oprócz biologicznej mamy, której wyznała w końcu wszystko, bo nie mogła już przed nią tego dłużej ukrywać, nikt się niczego nie domyślał. Zdawała sobie jednak sprawę, że prawda i tak wyjdzie w końcu na jaw, bo nie da się przecież ukryć porodu. Że trzeba dojrzeć, podjąć poważny krok i wyjawić wszystkim ten mały, bijący nowym życiem sekret. Sekret, który nazwała imieniem Aurora, bo była przekonana, że urodzi córkę. Na początku 6. miesiąca postanowiła powiedzieć o wszystkim Aaronowi. Chłopak, tak jak zresztą Briana podejrzewała, był wiadomością o dziecku wstrząśnięty i bardzo zły. Miał dopiero 16 lat. Nie skończył jeszcze szkoły. Był beztroskim nastolatkiem i chciał nim pozostać. Nie wyobrażał sobie siebie w żadnej innej roli, tym bardziej w roli ojca. Nie tylko dlatego, że lubił się bawić, poznawać ludzi i zwiedzać świat, ale na ten moment nie w głowie mu była odpowiedzialność. Jakieś nocne budzenie, pieluchy, wstawanie o 3 rano. W ich związku zaczęło się wtedy psuć. Ona chciała jakoś z tego wybrnąć i choć nie planowała dziecka, urodzić i stworzyć rodzinę, ale on nie był na to gotowy. Starała się go przekonać, ale do niego nie przemawiały żadne argumenty. Gdy już nie mógł myśleć o usunięciu, bo było na to za późno, zaczął na poważnie rozważać adopcję. Ale i tu natrafił na problemy, bo dziewczyna ustawicznie odmawiała. Aaron, jak sam później przyznał, czuł się tą sytuacją przytłoczony i tak jakby uwięziony w ludzkich oczekiwaniach. Briana zmuszała go do przyjęcia odpowiedzialności, której tak naprawdę wcale nie chciał. Pytała, co ma zrobić, co tak właściwie mają zrobić razem. Żądała, by wymyślił jakiś sposób, żeby wszystko dobrze się skończyło. Ale on nie chciał decydować, nie chciał dorastać. Jedyne, czego chciał, to żyć tak jak dawniej, jak przed poznaniem Briany, jak przed jej ciążą. Jak przed nienarodzoną Aurorą, którą dziewczyna zaczęła już nazywać tym imieniem. 8 grudnia 2018 roku, godzina 23, sobota. Choć było już dość późno, Briana szykowała się do wyjścia. Powiedziała swojej mamie, że musi wyjść, by spotkać się z Aaronem. Chciała sobie z nim w końcu wszystko wyjaśnić, porozmawiać o dziecku, o planach, o tym, co zamierzają zrobić. Bo mimo, że był ojcem, migał się od odpowiedzialności. Przez kilka miesięcy w ogóle nie mieli ze sobą kontaktu, a gdy tydzień wcześniej wyjawiła mu swój mały sekret, nie był specjalnie zadowolony. Matka nie miała nic przeciwko. Wiedziała, że dziewczyna musi pozałatwiać swoje sprawy, a najwyraźniej chłopak nie mógł się z nią spotkać wcześniej. Kazała jej tylko ciepło się ubrać, bo było zimno. Temperatura tej nocy sięgała 0 stopni. Po wyjściu córki położyła się spać. Około 1 w nocy obudziło ją dziwne przeczucie. Poszła do pokoju Briany, by sprawdzić, czy już wróciła, bo nie słyszała dźwięku otwieranych drzwi. Ale ku jej zdziwieniu i przerażeniu, pokój był pusty. Jej serce na moment zamarło. Mimo, że pora była późna, postanowiła z miejsca udać się do mieszkania Aarona, które znajdowało się niedaleko, bo tylko 7 przecznic dalej. Chciała jak najszybciej przyprowadzić ciężarną córkę do domu. Była przecież noc. Istniało duże ryzyko, że gdyby wracała pieszo, coś mogłoby jej się po drodze stać. Gdy Aaron otworzył jej drzwi, wydawał się być zaskoczony. Briany tutaj nie ma. Nie widzieliśmy się dzisiaj. Powiedział, a pod kobietą ugięły się nogi. Jak to? Przecież około 23 wyszła.
Mówiła, że idzie porozmawiać z tobą o dziecku. Nie ustępowała Melissa. Tak, bo tak miało być. Zawahał się Aaron. Umówiliśmy się za waszym domem. Mówiła, że przyjdzie, ale najwyraźniej zmieniła zdanie, bo stałem tam na próżno. Wysłałem jej SMS. Też nie odpisała, więc wróciłem do domu. Melissa była w szoku. Takie zmiany zachowania nie były do Briany podobne. Miała wahania hormonalne, wiadomo, to w ciąży normalne. Ale to była w gruncie rzeczy odpowiedzialna dziewczyna. Nie włóczyłaby się po nocy sama. Nie miała też powodu, by kłamać, że wybiera się do Aarona, a potem zamiast tego pójść gdzieś indziej. Bo przecież gdyby powiedziała, że idzie do koleżanki, nic by to nie zmieniło. Nie zabroniłaby jej. Kobieta miała bardzo złe przeczucia. Dlatego od razu wsiadła do samochodu i zaczęła objeżdżać okolice. Pojechała we wszystkie miejsca, w których sądziła, że dziewczyna może przebywać. Wydzwaniała do ludzi, z którymi mogła się spotkać. Znajomych, członków rodziny. Ale gdy i to nie przyniosło rezultatów, o 4 lub jak podają inne źródła o 4:30 rano, 9 grudnia 2018 roku, zadzwoniła na komisariat i zgłosiła zaginięcie. Policjanci od razu wzięli się do pracy. Pierwszym, co zrobili, było przesłuchanie Aarona. Chłopak w końcu miał się z nią tego wieczoru widzieć. Poza tym, jak podejrzewali śledczy, mógł mieć poważny powód, by skrzywdzić swoją dziewczynę. Melissa wyznała im bowiem, że nie był zachwycony ciążą córki. Gdy śledczy podjechali do jego domu, by zadać mu kilka pytań, Aaron kategorycznie zaprzeczył, że tej nocy widział się z Brianą. Powiedział im dokładnie to, co powiedział wcześniej matce, że byli umówieni, ale dziewczyna nie przyszła. Funkcjonariusze szybko zorientowali się jednak, że kłamie, że coś tu nie pasuje. Mniej więcej w tym samym czasie grupa policjantów przeszukiwała okolice Mishwaukee. Sprawdzała osiedla, parki, mosty, uczęszczane trasy i ścieżki. I szybko natrafiła na ślad. Na jednej z ulic niedaleko domu Briany znaleźli jej okulary i czapkę, co potwierdziła matka. A na nich małe czerwone plamy. Tych plam, jak się okazało, było w okolicy więcej. Znaleziono je na ulicy i na trawie i wyglądało na to, że dokądś prowadzą. Mężczyźni natychmiast ruszyli tym tropem. Czuli w kościach, że mają w garści coś ważnego. Coś, co może całkowicie odmienić bieg zdarzeń. I nie mylili się, bo czerwone kropki doprowadziły ich do lokalnej pizzerii. Pasquale Rulli Restaurant przy Division Street, nieopodal jej domu. A dokładniej do ulokowanych za restauracją śmietników. I do Briany. Gdy policjanci dokonali tego odkrycia, była 11:00. Briana przykryta była czarnym workiem od pasa w górę. Na jej szyi ciasno zawiązano szalik. W prosektorium szybko ustalono, że została nim uduszona, ale nie tylko. Aleje przy śmietnikach natychmiast sfotografowano, a teren oklejono taśmą. Szukano dowodów, przepytywano sąsiadów i sprawdzano ich posiadłości. Jeszcze tego samego dnia policja zabrała Aarona na komisariat w San Joseph w celu ponownego przesłuchania. Odnosiła wrażenie, że chłopak nie mówi całej prawdy, że coś ukrywa. Znaliście się z drużyny piłkarskiej, tak? Zapytał policjant. Grałeś pod numerem 26, a ona była cheerleaderką i menadżerką drużyny. Byliście parą, prawda? To z tobą była w ciąży. Tak, ale nie widzieliśmy się od dłuższego czasu. Właściwie od miesięcy, więc chciałem sprawdzić, czy wszystko u niej w porządku. Czy z dzieckiem wszystko okej? Zaczął Aaron. Zgodziła się na spotkanie i umówiliśmy się przy ulicy za jej domem, ale z jakiegoś powodu nie przyszła. Poczekałem chwilę, po kilku minutach wysłałem SMS, a gdy nie odpisała, wróciłem do siebie. Nic więcej nie wiem. Policjanci na tym etapie szczerze wątpili już w prawdziwość jego słów. Nie wspomnieli nic o porannym odkryciu przy pizzerii, ale postanowili drążyć dalej i w jakiś sposób wyciągnąć od niego informacje. 19 października 2019 roku.
Czy doszło między wami tej nocy do kłótni? Zapytał śledczy delikatnie. Czy przypadkiem nie pokłóciliście się o dziecko? Skądinąd wiemy, że nie byłeś ciążą zachwycony. Tak, wyszeptał wtedy niespodziewanie Aaron. Czekała za długo. Była już w 6. miesiącu. Powiedziała, że nie może już pójść do lekarza, by pozbyć się problemu. Byłem na nią wściekły. Głównie za to, że nie powiedziała mi nic wcześniej. Wkurzyło mnie to, że nie chciała się zgodzić na adopcję. Chociaż mówiła mi wcześniej, że też nie chce tego dziecka. I to dlatego postanowiłeś to załatwić po swojemu, kontynuował policjant. Tak, powiedział cicho. Musiałem coś przecież zrobić. Musiałem podjąć jakieś działanie. Gdy przyszła, nie rozmawialiśmy za wiele. Straciłem nad sobą panowanie. Miałem nóż. Wyrzuciłem go do rzeki, tak samo jak telefon. Najdalej, jak tylko potrafiłem. Proces Arona rozpoczął się szybko. W trakcie odczytywania wyroku wykazywał zupełny brak empatii. Nie było mu wstyd. Nie żałował tego, co zrobił. Powiedział tylko zimno. Nie ma usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem. Powiedzenie przepraszam nie wystarczy, ale to wszystko, co mogę dać. I choć jego starszy brat Adam próbował nakreślić nieco inną stronę jego osobowości, mówiąc, że jest najbardziej kochającą, opiekuńczą i konsekwentną osobą, jaką zna, sąd nie okazał się być dla niego łaskawy. Niedojrzałość emocjonalna, wiek i brak przeszłości kryminalnej nie są wystarczającymi okolicznościami łagodzącymi, mówił prokurator. To nie był afekt. Chłopak planował swoje działania przez cały tydzień, do czego się przyznał. 7 stycznia 2020 roku zapadł wyrok. Aaron został skazany łącznie na 65 lat pozbawienia wolności. Cieszę się, że otrzymaliśmy sprawiedliwość dla Bre, powiedziała matka dziewczyny. Ale nieważne, ile czasu upłynie, bo nic nie wymarzę tego, co mi zabrał. Córkę i wnuczkę. Szkolni koledzy Briany w grudniu 2018 roku zorganizowali mecz koszykówki nazwany Blue for Bree, mający na celu upamiętnienie radosnej cheerleaderki. Wszyscy uczestnicy ubrani byli na niebiesko, jako że był to ulubiony kolor Briany. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Dziękuję za wszystkie łapki i komentarze. Zapewniam, że czytam wszystkie, nawet jeżeli nie zawsze odpisuję. Dziękuję też bardzo moim wspaniałym patronom, dzięki którym mogę się rozwijać i tworzyć dla was nowe podcasty. Jesteście najlepsi. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.